Hejka, witamy z tej strony Ninjago Films, a w dzisiejszym odcinku będę robił recenzję magazynu LEGO Ninjago Legacy. Jeśli spodoba wam się film, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Zapraszam do oglądania. Tutaj te rzeczy tylko na bok, więc... Dobra. Tutaj mamy... Który ninja byłbyś? Okej. Tutaj mamy komiks, podwodny pojedynek. Okej. I mamy także plakat z 11 sezonu. Tak on wygląda. No jakieś prace plastyczne tutaj wykonali. Moc żywiołów. Okej. O, 12 sezon jest. Green Fire. O, wszystkie stroje Lloyda. Poza tym Morro, czy jakoś tak się nazywa. Ale nie mam tego gościa. Mogę go kupić. Włącznie w Allegro, tak jak Persiego kupiłem w Allegro. Okej, okay, mamy 11 sezon. Tutaj mech Cola. Tutaj też mech Cola jest. O. Chłopcy autografów. To są fani ninja. W następnym już otrzymujemy Zaina z Królem Szkieletu już 30 kwietnia. No, z peleryną będzie. I tutaj numer... I mamy magazyn, reklama magazynu LEGO Dreams. Ja mam taką minifigurkę. Jak jeśli nie obejrzeliście tej recenzji, to zapraszam. No i reklama magazynu LEGO Batman. Już w sprzedaży. No to co, przejdziemy do rzeczy. Jeśli użyję tej różdżki, to otworzę ten. Okej, zaczynamy. O, już. I mamy karty. O, strażnik w Imperium, bym go kupił. No, kupię go następnym razem. Arlin, jakaś układanka. Wybuchowa technologia. Drzemka małego smoka. Doktor Larrow. I siódemka, okej. No i przejdziemy do tej puszki. Tę puszkę mogę wykorzystać na puszkę po kartach. O, tutaj mamy. No to co, poskładam, zaraz wracam. Mamy ich, okej. Zaczniemy od Lloyda. Tak wygląda jego złoty strój. W ręce trzyma złotą katanę.
Podoba mi się ten tort. Tutaj mamy główkę, jedną uśmiechniętą, a drugą taką wściekłą, że chce i on walczy z tymi łotrzykami. Jest oczywiście panna występna. Ona tutaj ma taki irokez, trzyma płomienie i ona pochodzi chyba z 15 czy 16 sezonu, nie pamiętam. I ma takie okularki. I przejdziemy do podsumowania. Podsumowując, ten magazyn jest bardzo fajny, polecam go. Podobał wam się film, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale i dzwoneczek, a otrzymacie wszystkie powiadomienia. A jak macie ten, no jak mam to powiedzieć, ten magazyn, to napiszcie koniecznie w komentarzu dla tej puszki. Cena jest 40 zł. No i to tyle na dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!